Witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Nowa czapunia wpadła. Taka będę teraz troszeczkę w czerni chodził. Ale mi już nie pasuje do moich marvelowskiej. Teraz będę musiał skarpetki zrobić. Ja oczywiście żartuję. Jesteśmy dzisiaj z Moniką na wałach. W sumie na łasztowni. Tam są wały. Na łasztowni jesteśmy i będziemy szukać skarbów. Akcja Czysta Odra się zakończyła. Pełen sukces, 950 kg, ponad 900 zł wpadło dla Ukiego, super ekstra. Jeszcze raz wszystkim uczestnikom dziękuję za przybycie, było niezmiernie mi miło was poznać. O! Ty taksówkę zamawiałaś? Poszedł. Jak już zwróciliście na poprzednim odcinku, bo poszła lekka zmiana, lina nowa, bo tamta lina, że tak powiem, się już zbytnio nie nadawała. Ja ją troszeczkę skróciłem i trafiła na F300 Golda, a ta lina, a nowa lina powędrowała tutaj do Barbariana. Niezbędnym dzisiaj przyborem będzie kotwica od firmy Magtom, która będzie potrzebna do tych hulajnóg, które teoretycznie tutaj są. A się rozgadałem. Dobra. Do wody skakiwać nie będę, ale będziemy rzucać. Do pierwszych fantów. W końcu można kulturalnie porzucać, bo mówię wam, taka muzyka tutaj leciała, że aż się wstrzymałem z nagrywaniem. Więc zobaczymy. Tutaj nigdy nie rzucałem, zawsze rzucałem w tamtym miejscu i o, tam za Ładogą i tutaj, gdzie te motoróweczki, bo zawsze tutaj statki stały, a teraz ich nie ma. Ciekaw jestem, czy coś tutaj przy brzegu się przyłapie, ale musi być kapsli, jakieś drobnicy, bo czuję, jak magnes momentalnie stał się cięższy. O, tutaj jest coś. Mnóstwo drobnicy będzie. No, tak jak myślałem. Widelec, przynęta i mnóstwo. O, druga. I mnóstwo kapsli. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Oto jest pytanie. LG! Chcesz się obejrzeć? A, jakieś dziadostwo. Ale nabój CO2 kolejny. Swojego czasu mnóstwo naboi CO2 wyłowiłem. Takie zrzutowisko znalazłem. I garnuszek. Mam ładne szczypce wędkarskie. Działają? Działają! To nie rdzewka, więc nie ma co za bardzo się psuć. Fajnie. I same kapselki. Tyle śmieci jest pod tą wodą. Akcja Czysta Odra trwa. A Monika hulajnogę wyczaiła i ją teraz próbuje wyciągnąć. I czyści mi miejscówkę. Teraz to mogę iść na ryby. Jeszcze działa. Ale ładna. Elegancka. Podoba mnie się. Ty mnie zawsze jak zaprosisz, to jakieś fanty wychodzą. Ciekawe, ile jest warta. To jakieś koreczkowe takie fikimiki. Sento 2000. Leciutka, fajna. Byle ją złapać za szprychy. Bo magnes ledwie ją trzyma.
O, o, o! O, teraz już będzie nasza. No, ale stara. A czyja to jest? Chyba Bolt. I takiego jeszcze nie wyłowiłem. Fajne. Czaderski. Patrz co ja mam. To będzie ci ćwierć tej kuli armatniej z tej armaty. To będzie to. Znaczy może nie z tej, ale to będzie ćwierć kuli armatniej. Co tutaj będzie teraz? O, pręciar. Raki twarzy. Raki! Zjem sobie kuwa zupę. One na tej żyłce. Kurczę. Nie widziałeś jakichś raków? Nie, bo ma pan nóż? Ma pan nóż, nie? Nie, co ty? Ja nie z Kielc. on to miał scyzoryk. One się splątały, tak. Monia, masz nóż? Masz. Gdzie chcesz tam? Nie, bo między, one się razem splątały, nie mogą się odczepić. Roma, jak masz tu? Daj mi ten nóż, ja go odkroję trochę. Spokojnie. O! Wyciągać jeszcze. Jak on tu będzie z tą żyłką? O szczypce zaczepiona. Dobra, weź się odetnij przy szypcu. Nie zchodzi? Nie, tu jest pętelka. A, tu jest pętelka. No, da se radę później. Wyciągnę. Tak, zestrelek jest zestresowany. Hop! To tam będzie kierownica. Żeby tylko się ładnie... A ja nie. Akcja od... akcja czysta odra tydzień później, nie? Jaki tydzień? 3 dni! Poczekaj. Kur! Ajajajaj! Tak. W pięknym miejscu za amortyzator, jak złapiesz. Albo za koło. Będę próbował za. Jest. Poczekaj. Teoretycznie będzie już nasza. Trzymam. Czekaj. Co ci leci? No, wyślizguje mi się z rąk. Łap linę moją, a nie. Za, muszę grubszą linę kupić. Elegancko. Bolt, Tier. Brakuje nam Quicka jeszcze. Te są cięższe. Tak. Nasza belka. Kotwica. To jest płotek. Nie grzejnik, a płotek. Ale to jest plastikowe. Ty faktycznie. Te. Ja. Nie złapisz te. To moja mała się zmieści. Tam. Spróbuj o tamten ten. Zaczep. Teraz. Trzymałam do końca. Teraz, tak. Kto to brzuca do wody?
A ja mam łyżeczkę. Ładna kotwiczka, kapsli i mamy kolejną hulajnogę namierzoną. Albo nawet dwie, bo Monika również. I ona gdzieś była tutaj. Masz ją? Mam ją za kierownicą. O! Jakie jaja. Patrz jak siedzi. Już kiedy? Dobra. Pomalutku, pomalutku, bo nie wiadomo gdzie ona ma opór. Wyślizgnęła się. Wiem, śliska strasznie. Ta jest jeszcze gorsza. Jest trzecia i tam jest czwarta. To wyciągamy czwartą. Tylko muszę ją namierzyć z powrotem, bo ją złapałem gdzieś za kierownicę. I upuściła. Gdzie zostałaś? Tu? A, tu na poliku. No. I rykoszetem w brodę. Ja. A się wyślizgnęła z tego. Puu. Wiem. To teraz się nagrywa, jeszcze raz. Ty się boję. O kurczę! Co to jest? Leżak? O kurczę! Leżak! Ja pierdolę! Leżak! Taki uchwyt do... Co? Dasz tak? Teraz pozobaczymy. Kapsli będzie pod spodem? O masakra! Ile tam jest kapsli? Ja! Z tymi bulwarami szczecińskimi tutaj zawsze jakieś chore akcje będą. Wszyscy pijani o godzinie 12. Tfu, nawet o 11. No i podsumowanie. Telewizor do zabrania jeszcze. No. Się spojrzały na mnie. Mamy tak, telewizor do zabrania. Spadły trzy hulajnoki. Dwie boltowskie. Jedna klasyczna tiera. Jedziemy je zawieźć pod śmietnik. Niech służby je zabiorą. Co tu jeszcze? A pokażę wam co u Moniki. Monika jeszcze zostaje, idzie w inne miejsce. Obydwoje. Ile jest? Pół wiadra, nie? Będzie kapsli. Razem wiadro samo. Razem wiadro będzie, no. Ćwierć kuli armatniej. Z konserwatorem zabytków już rozmawiałem. Garnek. Kapsle to pełno. Leżaczek. I wędka. Wędka u mnie zostanie. Zobaczę. Może wędkarstwem się trochę zajmę. Leżaczek idzie również na śmieci i taka barierka, co już tam nam... plastiku. No, ja się zbieram, Monika zostaje, idzie z powrotem na bulwar Piawsowski, tam gdzie rowery wychodziły. Trzymamy kciuki za nią, a ja się z wami widzę w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć. Six and a half hours later. Pamiętacie jak się z wami żegnałem w ostatniej scenie? Pojechałem do pracy, Monika dalej sobie łowiła. Dupę mi uratował. Utknął jej magnes. Poczekała aż skończę pracę, żeby uratować magnes. Udało się. Miałem już nic nie nagrywać, ale mówię dobra, skoro już jestem, porzucam jeszcze troszkę. Porzucam, zawsze to jeszcze parę groszy w kieszeń wpadnie na paliwo. No i rzuciłem raz. I wyłowiłem koło od pociągu. Koło od pociągu. Też mam kabana. No i tu leży, ale... O kurde! O! O!
O, czyżby było kolejne? Coś wielkiego. O, ale będzie kaban. Będzie kaban. Tak jest. Elegancko. Ja żem tylko rzucił magnesem. Kolejna barierka wielka. Ewidentnie tu kiedyś były dni morza i komuś się nudziło. Rzuciłem tam, spadł magnes, od razu się przykleił do czegoś takiego, co właśnie wyciągam. No, powiem wam, parę kilo waży. Co to jest? Kratka. Ale jazda. Tam normalnie, rzuć sobie, z automatu się przyczepi, nie? O kurde, kolejny rzut, proszę państwa. O, parę kilo waży. Cóż to będzie? A, niespodzianka? Kinder? Kinder? Nie, stój, prr. Patrz na to. Patrz na to. Przyszedł, uratował dupę i kosi. Jaki bosak. Coś mega. I takie żeliwne elementy od pieca. Już są trzy. Kratka i koło od pociągu. I sztos bosak. Z piwem. Tak, coś z piwem. Bergschlossbier. Stary. Co? Tabliczka z Bergschlossem. Nie wiem co to jest, ale spoko. Ten. Ale bez tego. Bez sygnatur. Bez sygnatur. Natomiast. O, nóż. Co to za napisy tam są? Gdzie napisy? No z tyłu. To nie są napisy? Może. Nie. Jeden z ostatnich fantów. O kurde, wielkie. O, ja cię kręcę, Monika. Puściło. Tu trzeba rzucić jeszcze raz. Ale mimo i tak coś mam. Szufelka. Kolejny bosak. Kurde, aż szkoda odchodzić, bo fan za fantem wypadają. Ten odcinek znowu będzie miał. O, łańcuch. Chcesz łańcuch? Nie wiem, ale znalazłem. Przy pani, jak się podoba nowy spot? To jest najlepsze miejsce ever. Ciemno się robi, znaczy się słońce zaszło, zachodzi, 20:14, pora uciekać, podsumowanie odcinka, masakra. Koło pociągowo-tramwajowe, a może od czołgu, żartuję, jakieś koło talowe, szynowe. Od pieców żeliwnych, takie wielkie, patrzcie, wielkie elementy, waży kilkanaście, może 20 kg. Tu jest połówka, tu jeszcze jedno mniejsze i połówka, łańcuch, szufelka. Ła, taki nożyk, peryly, tak mi się wydaje, że to peryly. Nic tutaj nie pokazuje, żadnych sygnatur, kawałek rusztu. Kolejny kawałek rusztu. No i teraz tak. Tu mamy w wodzie jeden bosak. I drugi bosak. Ten może być świeższy. Ten na pewno jest stary.
Wysyłam zdjęcia do konserwator zabytków. Może się coś dowiemy więcej. No i tutaj jest fant Moniki. Nie będę go wyciągał. Wpadajcie do Moniki. Pani Misiowska. To jest prawdopodobnie strzał, myślę, że na długie lata. To przebija moje klamerki. I to pancerfausta przebija to, co jest w tej wodzie, żeby nie utleniło się i nie zniszczyło, jest pełen sztos. A tak poza tym, barierka, kolejna deskorolka i to, co Monika wyłowiła. Grubo, grubo i jeszcze raz grubo. My będziemy tu częściej wpadać na bulwar Piastowski, bo tu jest mega syto towaru. I tym miłym akcentem żegnam się z wami. Zapraszam do kolejnego odcinka, czy z magnesu, chyba jeszcze z magnesu. Nowe zgody się na wykrywacz metali zrobiły, z nadleśnictwa już dostałem, lecą prawdopodobnie jutro, pojutrze bardziej, do konserwatora zabytków i czekamy. Nowe zgody zapowiadają się fajne, powierzchniowo 20 razy większy teren niż ten, który miałem do tej pory. No, to tak informacyjnie. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, pamiętajcie o UKIM Szczecin. Link w opisie do zbiórki Łukasza Malca. A z wami się widzę w kolejnym odcinku. Może stąd, może skądś indziej, nie wiem. Trzymajcie się ciepło, cześć!